witam. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Myślin tuż o poranku. Godzina 7:30, jeszcze jest ciemno. U nas na zachodzie różnica czasowa pomiędzy zachodem, wschodem a południem jest od 40 nawet do 60 minut. Także tam w okolicach Sanoka już dawno jest widno. U nas jeszcze jest ciemno, czy chociażby na wschodzie kraju koło Łomży też słoneczko dawno wzeszło. U nas jeszcze, jak widzicie, ciemno. 60 i 60, no 55 stopni. Samochód pokazuje 3 i możliwe oblodzenie drogi. Nie ma na minusie, nie było opadu, no ale tuż przy powierzchni ziemi zawsze jest zdecydowanie chłodniej i nawet jeżeli temperatura jest 1 stopień, tak termometr pokazuje, to droga może być oblodzona. Dzisiaj jadę drugim samochodem i muszę bardzo uważać, żeby nie depnąć sobie na gaz. Ten ma większe możliwości. Jimmy, on tak rozwija prędkość, no rozwinie 100 km w porywach 110, ale to już jest jak na niego duża prędkość. To jest samochodzik terenowy i raczej tak 80-teczką. Nie ma możliwości tam, żeby noga ciążyła. No a w tym Tipo już prędkość jest zdecydowanie większa i powiem Wam, że wystarczy tylko centymetr bardziej nadusić na gaz i już robi się 40 km więcej na godzinę. Jedziemy do Dębna, które jest odległe od naszej miejscowości jakieś 16-17 km. 20 minut drogi i jesteśmy. Wybieramy się dzisiaj do fryzjera. Mamusia będzie się strzygła. Ja będę zmieniała kolor. Na łyso, tak. Na łyso. Ja będę zmieniać kolor i tak się zastanawiam. Jeszcze mi pani będzie doradzać. Czerwony czy czarny? Czarny. No i tak. No, zgłupiałaś całkowicie. No co zgłupiałam? Godzina 7:58. Na godzinę 8 umówione jesteśmy z mamusią u fryzjera. Mamusia będzie się strzyc, ja zmieniać kolor. Idę i jeszcze się zastanawiam, czerwony czy czarny? Ostateczna decyzja padnie tam, w salonie. Co a mamusia będzie dalej siwa. A mamusia będzie dalej siwa. Nie zmienia. Nie zmienia. Nie. A ja, no jeszcze nie wiem. Dzień dobry. Jestem i wiecie co dalej? Zastanawiam się, czarny czy czerwony? W którym byłoby mi lepiej? W blondzie. W blondzie? Chociaż pan... czerwony też, oczywiście panią by rozświetlił. Trzeba by było trochę mocniejszy makijaż wykonać. A, mocniejszy makijaż. No nie wiem, siadam i jeszcze będę przemyślać. Czarny, czerwony, czy zostać przy tym? Zapraszam serdecznie. Żart. Ani czerwony, ani czarny. Został taki jak był, troszeczkę bardziej rozjaśniony. Grzywka skrócona, taka troszeczkę, żeby coś tam się wiło, żeby nie było całkowicie prosto. No i co najważniejsze, troszkę wyprostowane. Oczywiście prostowanie na bieżąco, do pierwszego mycia. Idziemy jeszcze co kupić ozdoby. Bierzemy gwiazdę betlejemską. Ta chyba, co? Tak, ta jest najładniejsza. Taka... Pierwszy, lepszy. No, o, ta jest zawsze ładna. Tak jest, że weźmiemy pierwszą, szukamy czegoś lepszego, a i tak wracamy do pierwszej. To ta. Jeszcze jedną, tak, bo może dwie weźmiemy. Mam miejsce w kuchni na nie. No to weź. Tu ma żółty listek. Ale... I wiesz co, coś jeszcze zielone. To nic, żółty listek to nie przeszkadza. Oberwiemy go. W poprzednim miejscu nie było zielonego dodatku. Wzięłyśmy tylko gwiazdy betlejemskie. Zobaczcie, jakie choinki. Oczywiście zrobione z gałązek. Teraz to jest modne. W tamtym roku one się już pojawiły. W tym roku jeszcze coraz bardziej wymyślne formy. Ładnie wyglądają na tych białych, brzozowych nóżkach. I tu mamy zielony dodatek, który chcemy. Mamuś? Może te dwie pierwsze, co? Które ci się widzą? Ta ładna jest.
No to wybieraj już, pozwolę ci wybierać. To weź dwie. Weź dwie, tak. No to weź obydwie. Te, które się tobie podobają. Mhm. Te dwie będą. Chyba, że tu któraś z tych pierwszych, bo mi się te pierwsze spodobały, wiesz? No. I co, jak mówisz? No to już musisz sama sobie. Dobra, bierz, które się tobie podobają. Będzie na ciebie. Nie, nie, ta nie, ta jest taka. Ja myślę, że ta pierwsza i któraś z tamtych. No to która? Która bądź, bierz, decyduj. Obie są ładne. Obie są ładne. No to bierz. Bierz obie. Jedną mam wziąć. No jedną tą pierwszą. Wykorzystanie runa leśnego. Żołędzi, szyszek, orzechów, kasztanów i można zrobić całkiem ładne ozdoby. Home. I miłego dnia wam wszystkim życzę, kochani. To chyba była cena. Do dwóch choineczek jeszcze dobrałyśmy amaryllis, który uwielbiam. I tu widzę coś, co mnie oczywiście zaciekawiło. Gwiazda betlejemska, ale biała i ją też weźmiemy. Kwiatów. Raj dla każdej kobiety. Przyjechały oleje, te, o których wspominałam chyba w ostatnim odcinku. Dzisiaj dotarły i są ze mną państwo. Agnieszka i Krystian. To ci, którzy robią. I tutaj teraz kilka słów, bo było od was parę zapytań, to tak, żeby zasycić pierwszą waszą ciekawość. Jesteście również rolnikami. Tak, jesteśmy rolnikami. Wspólnie razem z rodzicami prowadzimy małe gospodarstwo. No i urodził nam się pomysł, żeby robić taki swój olej. Znajomi, rodzina przekonali nas, żeby pokazać światu nasze dobroci i stąd jesteśmy. Rzepak oczywiście siejecie sami swój, nie? Tak, tak, tak. Na rzepak od nas, z naszego gospodarstwa. Czyli to jest tak samo jak u mnie. Przyprawy z moich warzyw, oni robią oleje. Oleje są różne. Ja pokazywałam w filmie tylko czysty rzepakowy i tam chyba był papryczkowy, ja wspominam, ale robią też przepyszny olej z tego, czosnkowy. Później szczypiorkowy będzie. Czekam na ten szczypiorkowy. No dzisiaj do jeszcze wiosny, nie dostałam. Do wiosny. Szczypiorek rośnie, szczypiorek rośnie. Mam nadzieję, że się doczekam, bo ten szczypiorkowy jest pyszny, ale i czosnkowy jest taki do sałatek, do wszystkiego ma wyrazisty smak, nie? Staramy się, żeby tam każdy mógł znaleźć coś dla siebie. No i to się właśnie ceni, no to się ceni jakość i jeszcze raz jakość, dobra żywność. Powinna być tak bardziej wyeksponowana u nas, chyba bardziej doceniana, bo jednak poszliśmy w kierunku nie tego, co trzeba. Zachłysnęliśmy się w pewnym momencie jako Polacy innym Zachodem. Światem, tak? I gotowymi produktami. Które no niestety, wygodą przede wszystkim. A tu no mamy to szczęście, ja mam to szczęście, że już od jakiegoś czasu biorę, no i teraz dzięki temu no możecie i wy zaopatrywać się w te oleje. Numer jeszcze powtórzę w przypiętym komentarzu, bo na pewno będą zapytania, także dla tych, którzy jeszcze numeru nie mają, będzie w przypiętym komentarzu. Bardzo dziękujemy. Podarujemy dziękujemy. A chcieliśmy tylko zaznaczyć, że proces tego wytłoczenia oleju jest pracochłonny, więc wszystkich zainteresowanych na pewno postaram się, żeby każdy ten olej otrzymał. Jednak ten proces tego oleju musi potrwać, no i trzeba niestety poczekać. No, produkt robiony taką metodą naturalną, no wymaga czasu. Mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się do was podjechać, nagrać film, jak to wygląda. Ciekawy temat, ale to już kwestia przyszłości. Serdecznie zapraszamy.
podpaliłam w kuchni, co by był klimat, a i co najważniejsze, żeby była ciepła woda, bo jak nie podpalimy, to nie będzie ciepłej wody, będzie tylko zimna. Cieszę się też, że dotarły oleje, bo czekałam już na nie. W butelce zostało mi dosłownie na dnie i tak no już wypatrywałam, kiedy przyjdą czy przyjadą, bo idą święta, będzie dosyć dużo smażenia różnych potraw, które robię na oleju, nie na smalcu. No i zaczęło mi już chodzić po głowie, czy aby zdążą do mnie dojść. Doszły, dojechały. Tu muszę podziękować tym, którzy je przywieźli, bo tak jak Kevin ratuje święta w telewizji, tak ci, którzy je przywieźli, uratowali moje święta. Będę miała na czym potrawy robić. Patrzę, wącham, bo zamówiłam sobie kartofle indyjskie. Będę sadzić na wiosnę. Dzisiaj o nich się wypowiadać nie będę. Będzie odcinek wiosną. Ale fajnie wyglądają. Ale dzisiaj Wam nie pokażę. Za to pokażę to, co żeśmy z mamusią zakupiły. Przede wszystkim gwiazda betlejemska biała. Dwie czerwone, ale ta biała na tle tych czerwonych, no to jest imponująca. Te takie trochę, no mogły być bardziej bogate krzaczki. Obstawiałam, że w tym sklepie, w którym je kupiłam, dostanę takie bogate krzaki. I pojechałam w drugie miejsce, były bardziej bogate. No ale bez sensu jest kupować kolejne, jak już te kupiłam. I te takie troszeczkę są mikre, ale w sumie tak sobie je ustawię, że tym takim bardziej łysym będą do ściany czy do rogu, a tą stroną będą do przodu. Coś tu z przodu obłożę siankiem, owinę i będą się ładnie prezentowały. Kupiłyśmy też coś takiego, nie wiem co to jest, ale owoce ma cały czas czerwone i przez okres świąteczny, zimowy przestoi mi tam. Chcę postawić na parapecie okna kuchennego, tamtą roślinę wymienię zieloną, a na święta postawię tą. I dopóki będzie u mnie się trzymała, to będzie, a później wiosną zmienię, jeżeli ją w razie trafi czy coś, to zmienię sobie na wystrój już taki wiosenny. Przejdziemy z wystroju świątecznego, zimowego na wystrój już wiosenny. No i te dwa drzewka postawię w kuchni i jeszcze kupiłam sobie do pokoju takie ło na nóżce. Do tego kupiłam bawełnę. Tak naprawdę pierwszy raz widzę bawełnę na żywo i w ogóle w naszych kwiaciarniach. Wykorzystywana jest do ozdoby, do bukietów, do stroików w kwiaciarniach. No a bawełna ogólnie była znana z filmów chyba o czasach niewolnictwa, gdzie to właśnie niewolnicy tą bawełnę zbierali do celów włókienniczych, ale ona w naszym klimacie polskim, bo może się pojawi pytanie, ojej, jak to ładnie wygląda, chciałabym uprawiać. Jest bardzo ciężka do uprawy z tego względu, że jest wrażliwa na przymrozki, ma dosyć wysokie wymagania glebowe i potrzebuje ciepła, także no uprawiać ją będzie ciężko, chociaż zrodził mi się już pomysł, żeby nasionka zdobyć i spróbować uprawiać bawełnę. Jest to roślina jednoroczna i powiem Wam, że my ją znamy w Europie od średniowiecza, ale najprędzej chyba poznali ją Indianie, bo już ponad 8 tysięcy lat temu, później Chińczycy i kolejne państwa, które tą bawełną się zajmowały, ale ładna jest. Podoba mi się. Tak wygląda bawełna. Podejrzewam, że wielu z Was też pierwszy raz ją dopiero widzi, tak jak i ja w sumie. Do tego drzewka wymyśliłam, że
wstawię literatkę z wodą i zobacz, mamuś, te goździczki. Coś takiego zrobimy. O. Widzisz? Tylko no, trzeba teraz... One nie będą długo ci. No nie będą długo, ale wymienię sobie je po prostu. Jak te goździki właśnie będzie najdłużej. Róże chciałam, ale róża ona szybko, wiesz, przekwitnie. A to... Goździki one są dosyć takie długotrwałe teraz. No, czekaj, to kolanko. Zmierzyć, tak. O, ten się oderwał, ale to nic. Czekaj, tu go wsadzimy. O! Dobra. O, widzisz? Coś takiego. No i ten jeszcze. Z drugiej strony. Tego, nie chcę z drugiej strony tak, właśnie. Ale kwiatuszek jeden można dać. To można, można tutaj pusty. Później. To i tak będzie przód, wiesz, dlatego... Przepleciemy. O. No i fajnie. I fajnie. I jeszcze tą bawełnę, gdzie ja ją położyłam teraz. Tutaj jest. A, bawełna jest tu. Od tyłu, tylko też ją muszę skrócić, bo... Tak. Ale to twarde jest. No... I teraz ci się będzie rwało. No właśnie, źle zrobiłam. Tak to jest, jak się nie używa sekatora. Ją damy od tyłu, z tej strony. O, tu. Widziałaś kiedyś bawełnę na żywo? Nie. Nie, ja też nie, pierwszy raz. Nie będę miała bawełny. O. Masz doniczkę? No mam tu doniczkę. Ty, ta będzie do tego. O. Królestwo dla tego, kto rozplącze mi te światełeczka. Zaraz, może będzie prędzej. O, poszło. Chyba w miarę. Nieduża zmiana, a jakoś wprowadziło troszeczkę życia więcej do tej kuchni. Tylko zastanawiam się, wiecie, czy... Ta gwiazda betlejemska nie będzie miała tutaj za ciemno, bo jest dosyć daleko od okna i za ciepło, bo z kolei jest blisko pieca kuchennego. Ale w sumie i tak gwiazdy betlejemskiej nie przetrzymuje. Jest ona u mnie przez święta, Nowy Rok, jeszcze styczeń, a potem jak już liście zżółkną, kwiatki zaczynają opadać, to wyrzucam ją. I wymieniam na coś takiego już bliższego wiosny. Siedzę na moim ulubionym miejscu, tu gdzie zawsze siedziała babcia. Jak jeszcze żyła, była, to w tym miejscu siedziała. Tu ucierała zawsze makowiec i sernik, bo mak ucierała w makutrze, ser tak samo. Tu stał taboret i między nogi brała makutrę i ucierała. Później już ja z babcią ucierałam. Takie wspomnienia zachowałam i do dzisiaj, jak jeszcze pomyślę o babci, to czuję zapach tych ucieranych przez nią serników i makowców. Takie aniołki kupiłam. Zawieszki. 24 w paczce. Ładnie świecą na bateryjkę. Też je gdzieś jeszcze postawię. Tu przy tych choinkach chyba poustawiam. O! Ten na zielono. A to zmieniają się. W pierwszym momencie na czerwono. A one się zmieniają. Ładne i nawet niedrogie. Bo za całą paczkę 24 sztuki zapłaciłam chyba 23 zł. Poustawiam na oknach chyba, na parapetach od drogi i tutaj w kuchni. Tam może sobie postawię albo nad kuchnią. Jeszcze umyślę, bo wzięłam aż 4 pudełka. Spodobały mi się. Zrobiliśmy dzisiaj
trochę takich świątecznych zakupów. Niedużo. Takie o podstawowe, co chciałam gdzieś tam udekorować, ozdobić sobie dane pomieszczenie. I powiem Wam, że tak zaczęłyśmy z mamą rozmawiać na temat wydawania pieniędzy. Jak się płaci kartą, jak się płaci gotówką. I powiem Wam, że tak trochę mnie to przeraziło, bo nawet z własnego doświadczenia widzę, że płacenie gotówką jest bezpieczniejsze. Mam pieniądze pod kontrolą. Widzę prawdziwy, realny banknot. Jestem świadoma przede wszystkim, ile wydaję i mogę to kontrolować, bo otwieram portfel, zapłacę za to, zapłacę za tamto. Przy każdej transakcji widzę te pieniądze. Widzę, ile mi ubyło ze stanu, a ile jeszcze mi na stanie zostało. Natomiast płacąc gotówką, bardzo łatwo można stracić kontrolę i po przyjściu do domu, jak się sprawdzi stan konta, to jest takie otwieranie oczu i o matko, pierwsza chwila, gdzie te pieniądze poszły, co się stało. Bywa tak, że robimy więcej zakupów w różnych miejscach i pewne wydatki umykają nam. Dopiero później, jak zobaczymy, ile ubyło z konta, to jest takie otrzeźwienie. I chyba w moim mniemaniu nie do końca dobre jest przechodzenie na plastik, na plastikowe płacenie, z tego względu, że bardzo szybko tracimy kontrolę nad swoimi finansami. Nie jesteśmy w stanie tak w 100% do końca nad tym zapanować. Mamy na koncie, mamy plastik i tylko pyk, pyk, pyk i leci sobie z konta. I dzisiaj nawet powiem, też miałam taką sytuację, bo też płacę kartą, nie powiem, że nie. I też zdarzyło mi się już kilka razy, że przychodzę do domu, wchodzę na konto i takie o, trochę poszło z tego konta, bo tutaj kupiłam to, tu kupiłam tamto, zrobiłam zakupy do gospodarstwa czy dla zwierząt, coś i tylko się zbliża, 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 a z konta ubywa. Nie widzę tej rzeczywistej gotówki, nie widzę w danym momencie, ile ubywa, ile schodzi, mimo że widzimy, ile płacimy, ale jednak nie mamy tej takiej do końca świadomości realnej. Dopiero ten realizm przychodzi, jak w domu wchodzimy na konto. Dzisiaj namawia się nas, żebyśmy jak najwięcej płacili kartą, jak najmniej używali gotówki, ale powiem Wam, że ja osobiście jestem stanowczo na nie. Tylko i wyłącznie plastikowi. Jestem za żywą gotówką, bo ona daje mi poczucie takiej mojej wartości, niezależności i jak ja ją widzę, to wiem, że mam. A jeżeli nie widzę, to tak naprawdę gdzieś mechanizm naszego mózgu działa, że czujemy się niepewni, trochę chyba zagrożeni. Owszem, bo też używam karty, jest to naprawdę wygodne, ale nie, żeby przejść w 100% tak jak nam się to proponuje i mówi, że takie zakusy może gdzieś w przyszłości będą poczynione. Nie jest to dobre, bo w pewnym sensie będziemy ubezwłasnowolnieni. Bez środka płatniczego realnego tak naprawdę no raczej za wiele znaczyć nie będziemy, bo wystarczy tylko jedna awaria i jesteśmy rozłożeni na łopatki. Nieraz tak jest, jak też miałam takie zdarzenia, poszłam do sklepu, zrobiłam zakupy, cały koszyk, akuratnie nie miałam przy sobie gotówki, mówię, tam mam kartę, to pyknę sobie kartą, a co tam, nie? No i co? Kosz zakupów jest, nabite na kasę, zbliżam się, a tutaj, kurczę, terminal padł. No i co w tej sytuacji? No koszyk do zwrotu i trzeba zasuwać do bankomatu, szukać pieniędzy, no bo niestety nikt nam na ładne oczka, jak zamrugamy towaru, nie wyda, że później przyniesiecie. No jeszcze jak w takim malutkim wiejskim sklepiku, czy gdzieś tam osiedlowym znają Was na dobrze, no to tam na kreskę Wam dadzą na ten dzień, czy tam kilka godzin, ale tak, no niestety nie dostaniecie. I wystarczy tylko chwilowy brak
prądu, chwilowa awaria terminali czy blokada, bo też się zdarzają blokady kart z różnych przyczyn, bo też miałam taką sytuację, że poszłam płacić i pieniądze z karty nie poszły. Dopiero trzeba było odczekać i gdzieś ta karta ruszyła. Także no, jestem zwolenniczką posiadania żywej gotówki, a nie przechodzenia całkowicie na plastik. I z tego, co tak słyszę od ludzi, no to też Wam się nie podoba do końca ten pomysł. No i oby nikomu nie zrodziło się w głowie, żeby całkowicie przerzucić nas na konta i tylko i wyłącznie plastik, bo no... No nie, no krótko mówiąc, bo nie. Dlaczego? Jak ktoś zada pytanie, a dlaczego nie? No bo nie, no i tyle, nie? Tutaj są pewne pytania, które nie mają takiej konkretnej odpowiedzi. Nie i koniec. No i życzę Wam tego, żeby jak najdłużej to nasza gotówka była gotówką naszą rzeczywistą i dawała nam takie poczucie tego, że jesteśmy jeszcze coś warci i mamy coś przy sobie, coś, na co żeśmy tak naprawdę ciężko pracowali. Na dzień dzisiejszy żegnam się z Wami. Życzę Wam zdrowia, radości, spowolnienia, nie pędzenia do nie wiadomo kąd, tylko takiego wolnego, spokojnego w tym takim szalonym przedświątecznym czasie tempa. Tego Wam, kochani, bardzo życzę. Do następnego.